Team Meble, salon meblowy. Największy wybór mebli w atrakcyjnych cenach. U nas projektowanie i montaż kuchni. Zakupione meble dostarczymy do Państwa domu. Prowadzimy sprzedaż ratalną. Zapewniamy fachowe doradztwo. Zapraszamy do naszego salonu w Przedwojowie 95. Środa, 23 lutego, Krzysztof Balicki, witam Państwa i zapraszam na program informacyjny Flash, a w dzisiejszym serwisie. Wielki pożar domu mieszkalnego w powiecie wałbrzyskim, 5-osobowa rodzina bez dachu nad głową. Musi to obejrzeć ktoś od spraw budowlanych, inspektor. Kolejny przypadek świńskiej grypy w Kamiennej Górze. Jest to kolejny potwierdzony, rodzimy powiedzmy, czyli powiatowy przypadek tegoż schorzenia. Tydzień pomocy ofiarom przestępstw. Do dnia dzisiejszego na tę chwilę zgłosiło się 6 osób z różnymi sprawami. A na zakończenie wyjątkowy wieczór rockowy w Centrum Kultury. Siedem jednostek straży gasiło pożar domu mieszkalnego w miejscowości Witków w powiecie wałbrzyskim. 5-osobowa rodzina nie może wrócić do budynku, ponieważ został on poważnie zniszczony. We wtorek po godzinie 18 do groźnego pożaru w miejscowości Witków w gminie Czarny Bór ruszyły pierwsze jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. W ciągu kilkunastu minut na miejscu akcji pojawiły się kolejne zastępy strażaków. Płonął cały dach, praktycznie cały, nie? Duży płomień. No myślę, że sprawnie, bo w ciągu 15 minut były te 4 samochody już strażackie. W budynku doszczętnie spłonęło poddasze, na którym składowane było siano, co bardzo utrudniało działania. To, czego nie strawił ogień, zostało zniszczone przez wodę użytą podczas akcji gaśniczej. W momencie, w którym były prowadzone działania, na zewnątrz termometry wskazywały minus 15 stopni Celsjusza. Także poszło to w miarę szybko, no już tego gaść nie dało, bo było dużo siana na strychu i to nam przeszkadzało bardzo. Trudno ocenić, zobaczymy jutro w dzień. No tak, ale udało się na przykład wynieść meble czy sprzęt. Znaczy meble przymuszanie będą zalane, spalił się strych, nie? Ale mury popękają, no różnie może być, to zobaczymy jutro dopiero. Po pierwsze musi to obejrzeć ktoś od spraw budowlanych, inspektor, nie? Czy to się nie zawali, jest mróz jeszcze, wodę na ściągu. Pogorzelcy na kilkanaście minut zostali umieszczeni w autach, a następnie schronienie znaleźli u sąsiadów. W środę po wstępnych oględzinach i oszacowaniu strat wójt Czarnego Boru ma podjąć decyzję o ewentualnym przyznaniu lokalu zastępczego. Pomoc od gminy otrzymał? Oczywiście. No to jutro wszystko będzie wiadomo. Na pewno będą mieli pomoc. Czyli mają gdzie się schronić, gdyby była taka potrzeba? Tak jest. Mają się gdzie schronić. To już drugi przypadek świńskiej grypy w Kamiennej Górze. Jak informuje dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Andrzej Wyżykowski, wirusem H1N1 jest zarażony jeden z lekarzy Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze. Lekarz czuje się dobrze, leczy się w domu. Miał on kontakt z chorym przywiezionym z Jeleniej Góry. Jedna osoba, która znalazła się w szpitalu, dlatego że gdzie indziej nie było miejsca. Osoba z Jeleniej Góry, chorująca, u której stwierdzono zakażenie tymże wirusem, zmarła. Następna osoba z kontaktu, lekarz z obsługi, ma się dobrze. Jest to kolejny potwierdzony, rodzimy powiedzmy, czyli powiatowy przypadek tegoż schorzenia. Co dalej, zobaczymy. Nie ma to cech jakiegoś zagrożenia epidemiologicznego. Postępowanie z osobami, u których się to stwierdza, są mniej rygorystyczne niż w ubiegłym roku. Takie osoby nie wymagają obowiązku hospitalizacji, nawet nie wymagają izolacji według aktualnych, powiedzmy, zaleceń i poglądów. Tydzień pomocy ofiarom przestępstw to akcja, która ma na celu pomóc pokrzywdzonym. Prokuratorzy, policjanci, sędziowie, kuratorzy oraz inni specjaliści do soboty będą udzielali bezpłatnych porad osobom, które takiej pomocy potrzebują. Bite, zmuszone do życia w ciągłym lęku oraz napięciu.
Pokrzywdzeni to najczęściej kobiety, które rzadko decydują się na radykalny krok ucieczki. Trudno im zaczynać wszystko od nowa. Zazwyczaj po akcie przemocy schronienie znajdują u rodzin oraz w ośrodkach wsparcia. Po kilku miesiącach schronienia mało która decyduje się na zerwanie z przeszłością czy wystąpienie na drogę sądową przeciwko sprawcy przemocy. Większość próbuje mimo wszystko wrócić, bo wierzy w zmianę oprawcy. Przemoc rodzinna, ta fizyczna i psychiczna, jest przestępstwem, więc warto odważyć się przerwać milczenie. Zachęcają kamiennogórscy policjanci w trwającym tygodniu pomocy ofiarom przestępstw. Od 21 do 26 lutego 2011 roku organizowany jest Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw. Kamiennogórscy policjanci jak co roku wezmą udział w tej akcji organizowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Funkcjonariusze będą pełnić dyżury całodobowo, podczas których będą udzielać porad prawnym wszystkim osobom pokrzywdzonym, które stały się ofiarą przestępstw. Nie tylko tym osobom, ale również ludziom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, również będą starali się pomóc, wskazując im drogę postępowania, jak mają załatwić daną sprawę. Mogę obiecać, że każda osoba, która zgłosi się do naszej jednostki policji, nie zostanie sama ze swoimi problemami. Więcej informacji na temat tej akcji mogą Państwo uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Ofiary przemocy przez 6 dni do najbliższej soboty mogą szukać wsparcia prawnego, socjalnego i psychologicznego w sądach, komendach, policji oraz w prokuraturach. W tym tygodniu biorą udział, czy zostały poinformowane wszystkie jednostki udzielające pomocy. Na piątek jest, na 25 będą dwie panie obecne. Będą to pani pedagog i pani psycholog, więc jeśli taka potrzeba będzie, również udzielą pomocy. Prokuratorzy udzielają wszelakiej pomocy dotyczących ofiar przestępstw, a jeśli potrzeba skierować kogoś do jakiejś instytucji, to czynią. Do dnia dzisiejszego na tę chwilę zgłosiło się 6 osób z różnymi sprawami. A z jakimi sprawami mogą się zgłaszać? Tak jak mówię, mogą się zgłaszać przede wszystkim ze sprawami dotyczących przemocy w rodzinie. Ogólnie rzecz ujmując, dotyczy to w szczególności to, co mówiłam, przeciwko rodzinie. Jakieś znęcanie się, groźby, to przede wszystkim ma na celu ta pomoc tym ofiarom. W jakiej godzinie? Od godziny 9 do godziny 15. Rokin, Kamienna Góra. Pod taką nazwą odbył się w piątek, 18 lutego, w Centrum Kultury wyjątkowy wieczór rockowy. Na scenie Domu Kultury zaprezentowały się 4 zespoły rockowe z naszego terenu. Wystąpiły Broken Heat, The Doors, Don't Panic oraz Postscriptum. W tym roku już w Music Boxie zdarzyły się piękne rzeczy, bo w czasie wielkiej orkiestry rock and roll święciła triumfy, później zespół Behavior, ale tak naprawdę to otwarcie rockowe go sezonu w Kamiennej Górze w czasie ferii, tym mini festiwalem, mini przeglądem nie tylko kamiennogórskich zespołów. Życzmy sobie, aby ten rok 2011 nie był gorszy. Rock and roll górą, zapraszam wszystkich do przygodzenia do Music Boxu i na wszystkie nasze koncerty. Warto, bo nic nie zastąpi słuchania muzyki na żywo. Każdy zespół zaprezentował swoje przeboje oraz covery innych artystów. Dla zgromadzonych fanów muzyki rockowej w Centrum Kultury była to prawdziwa dawka dobrego rocka na wysokim poziomie. Muzycy namawiali również do tego, aby przekazać 1% podatku chorej na białaczkę 7-letniej Oli Bogumiło i tym samym pomóc w jej leczeniu, które jest bardzo kosztowne. Wieczór rockowy, który odbył się w Domu Kultury, był skierowany przede wszystkim do młodzieży, aby nie tylko dzieciom, ale również im umilić ferie zimowe. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i na kolejne wydanie programu informacyjnego zapraszam już w piątek. Do widzenia.